Witaj, świetliku! W poprzednim podcaście opowiedziałam Ci o tym, jak ustawić swoją rzeczywistość. Wydaje mi się to procesem łatwym, prostym, w sensie nieskomplikowanym. Gdybym miała to podsumować w kilku zdaniach, brzmiałoby to tak. Widzisz oczami wyobraźni swój cel. Czujesz emocjonalnie, że to już jest Twoje. Czujesz się jak osoba posiadająca ten cel w ręku. Zachowujesz się tak, jakby cel był już Twój i działasz na rzecz osiągnięcia tego celu. Najważniejsze jest trzymać w sobie stan uczuciowy. Mimo że nie masz jeszcze tego w rzeczywistości, to jest już w Tobie wdzięczność, radość za to, że to, czego pragniesz, jest już Twoje. Wiele razy robiłam ten proces, gdy chciałam mieć nową torebkę, buty, telefon, chciałam wyjechać gdzieś na weekend, mieć nowych klientów, zapełnić miejsca na webinarze czy mieć określoną sumę pieniędzy. Cały ten proces sprawiał, że wszystko przechodziło gładko, w najlepszym dla mnie czasie. Jakby życie rozkładało przede mną czerwony dywan i mówiło: bardzo proszę, to jest dla Ciebie zgodnie z Twoim zamówieniem. Ale czy nowa torebka zmieni życie? Czy wyjazd na weekend to zmiana życia? Czy te drobne zamówienia i manifestacje zmieniły moje życie? Nie, bo do zmiany życia trzeba czegoś więcej. Do urzeczywistnienia nowego wariantu rzeczywistości potrzeba czegoś więcej. Do przejścia na nową linię życia trzeba czegoś więcej. Bo nawet najdroższy przedmiot, po który sięgniesz, nie zmieni życia. Będzie po prostu najdroższym, najbardziej wypasionym przedmiotem w Twoim starym życiu. Aby zmienić życie, musisz zmienić mindset, czyli sposób myślenia, postrzegania i komunikowania się ze sobą i ze światem. I w tym podcaście opowiem o pierwszym elemencie, pierwszym narzędziu, które musimy opanować, wdrożyć, zaprzyjaźnić się i stosować, aby zacząć zmieniać swój mindset. Zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że jest świat zewnętrzny i wewnętrzny. Świat zewnętrzny to ten, który Cię otacza. Dom, drzewa, chmury, chodniki, sklepy, inni ludzie, nowa torebka i buty. Jest również świat wewnętrzny. Ten jest w Tobie. Każdy ma swój świat wewnętrzny i na ten świat składają się Twoje myśli, przekonania, wierzenia, emocje, uczucia, marzenia, pragnienia. Po drugie, Twój świat zewnętrzny, który Cię otacza, jest odbiciem Twojego świata wewnętrznego. Znasz na pewno to powiedzenie: jak myślisz, tak masz. Mam takie piękne zdanie dla Ciebie. Żyjemy w harmonijnym, sprawiedliwym i czystym świecie, w którym każdemu odpłaca się zgodnie z jego myślami. A jeśli jeszcze Ci mało, to przytoczę Biblię, a tam w Księdze Mateusza jest napisane: według wiary waszej wam się stanie. Czyli to, w co wierzysz, tego doświadczasz. Jeśli masz przekonanie, że nie będzie miejsca parkingowego, to go nie będzie. Jeśli uważasz, że wokół panuje grypa i na pewno Cię dopadnie, to na pewno Cię dopadnie. Jeśli wierzysz, że życie jest ciężkie, to masz ciężkie życie. Twoje przekonania, nastawienie, emocje względem siebie i świata to energia. A prawo zachowania energii mówi, że energia nie może być zniszczona, nie zniknie, nie wyparuje magicznie. Raz wyemitowana, raz wprawiona w ruch może jedynie przekształcić się w inną formę energii, na przykład w przedmiot lub zdarzenie. Jeszcze bardziej to uprośćmy. Pomyślana myśl przez Ciebie o nowej torebce nie znika. Albo przekształci się w przedmiot zwany torebką i będziesz mieć nową torebkę, albo energia pójdzie w świat i komuś opowiesz o swojej wymarzonej torebce. I Ty jej nie kupisz, ale koleżanka, której o niej opowiedziałaś, kupi. I tak oto energia myśli zmieniła się w przedmiot, czyli inną, bardziej skoncentrowaną formę energii. Jeśli jest w Tobie dużo strachu, to musisz wiedzieć, że ta emocja to energia. Emitujesz ją nieświadomie i ta energia materializuje się pod postacią różnych zdarzeń w Twoim życiu. Ciągle spotyka Cię coś, czego się boisz. Jeśli masz w sobie dużo złości, to z pewnością spotykają Cię zdarzenia, które Cię złoszczą, ponieważ energia emocji nie znika, przekształca się, w tym wypadku w jakieś wydarzenie. Jeszcze raz powtórzę, Twój świat wewnętrzny, świat Twoich myśli i uczuć odbija się w świecie zewnętrznym. Świat na zewnątrz Ciebie to lustro Twojego wnętrza. A zatem rozglądasz się po swoim życiu i nie podoba Ci się. Co Ci się nie podoba? Bieda? To znaczy, że masz biedę w sobie. Nie masz przyjaciół? W środku siebie nie jesteś przyjacielem ani dla siebie, ani dla innych. Boisz się ludzi albo ich nie lubisz. Nie masz sukcesów? To znaczy, że masz w sobie lęk przed sukcesem, a hołbisz porażki albo myślisz o sobie jak o ofierze. A może wierzysz, że musisz ciężko pracować? To znaczy, że nosisz w sobie dumę z ciężkiej pracy. I to wszystko jest najczęściej na głębokim, nieświadomym poziomie, więc żadna nowa torebka, żadne nowe miejsce zamieszkania na Hawajach nie zmienią Twojego życia, ponieważ zawsze, wszędzie zabierasz siebie. Swoje przekonania, nastawienie, intencje, uczucia, emocje i prędzej czy później historie zaczną się powtarzać, a Ty stwierdzisz, że nic się nie zmieniło. No nic się nie zmieniło, bo Ty się nie zmieniłeś. Dam Ci przykład. Kłótnia w rodzinie. Co jest na zewnątrz? Znowu się z nim, z nią pokłóciłeś. Co jest w Tobie? Złość i chęć posiadania racji, przekonanie, że z nią, z nim nie można spokojnie porozmawiać. Nastawienie, że trzeba walczyć o swoje racje i je udowadniać. Jest w Tobie intencja, by kogoś zmienić, żeby był taki, jak Ty chcesz. I być może, jeśli dobrze poszukasz, to zauważysz ucieczkę od lęku, który masz w sobie, że być może jednak nie masz racji, więc na siłę chcesz ją udowodnić. No to teraz poskładaj klocki. Twoja złość i to pragnienie posiadania racji sprawiają, że masz w życiu częste kłótnie, czyli to, co masz w sobie, tworzy Twoją rzeczywistość. Możesz mieć czwartą żonę i siódmego męża i z każdym z nich będziesz się kłócić tak samo. Nic się nie zmieniło, bo Ty się nie zmieniłeś, bo wciąż masz w sobie złość. Więc co się musi stać, żeby zmieniła się Twoja rzeczywistość? Ty w środku musisz się zmienić. Muszą się zmienić Twoje przekonania, opinie, nastawienie, intencje, emocje. No i teraz zapytasz, no to jak to zrobić? Już Ci mówię. Masz dwa ekrany. Jeden wewnętrzny, drugi zewnętrzny. Ekran wewnętrzny to świat Twoich myśli, emocji i uczuć. Ekran zewnętrzny to rzeczywistość, która Cię otacza. Cały problem w tym, że jesteśmy pochłonięci przez wydarzenia na zewnątrz, czyli przez ekran zewnętrzny i nie zwracamy uwagi na to, co się w nas dzieje. nie zauważamy własnych emocji, przekonań i intencji. Obwiniamy innych, że są winni tego, co się dzieje na zewnątrz. Może też być tak, że jesteśmy pochłonięci przez ekran wewnętrzny, czyli przez swoje przekonania, emocje i nastawienie nie zauważamy świata na zewnątrz. Wtedy obarczamy winą siebie, umniejszamy sobie i stajemy się ofiarą. Nie widzimy dobrych zdarzeń w swoim życiu, szans, które dostajemy, możliwości, które się pojawiają i piękna życia wokół nas. Więc teraz co powinieneś zrobić? Zostań obserwatorem obu ekranów dzięki uważności, która została ci dana jako narzędzie sterowania rzeczywistością i kontroli samego siebie. Powtórzę jeszcze raz. Uważność, twoja uwaga to jest narzędzie do sterowania rzeczywistością i do kontrolowania samego siebie. Jeśli coś ci się nie podoba w tobie albo na zewnątrz, to zatrzymaj się, uruchom uważność i powiedz sobie takie zdanie: widzę siebie i widzę rzeczywistość. Weźmy to na przykładzie. Zaczyna się kłótnia. Zaczynasz się z kimś kłócić. Stop. Zamknij oczy, weź spokojny wdech i powiedz sobie: widzę siebie i widzę rzeczywistość. I zacznij obserwować, co widzę na zewnątrz, jaką widzę rzeczywistość. Aha, zaczynamy się kłócić. Widzę siebie. Co takiego widzę w sobie? Aha, widzę chęć udowodnienia racji, złość, frustrację, że mnie nie słucha i nie robi tak, jak ja chcę. I kiedy wygram, to będę dumny. I widzę w sobie przekonanie, że z nią zawsze tak się kończy cała rozmowa, więc to nie ma sensu. Zauważ, kiedy widzisz siebie i widzisz rzeczywistość, to jesteś już krok dalej, ponieważ się zatrzymałeś i obserwując siebie i rzeczywistość, nie zasilasz tej sytuacji. Co więcej, teraz właśnie w tym momencie możesz ją zmienić. Jak? Zapytaj siebie, czego chcę w zamian tej kłótni. Spokojnie omówić temat, wypracować wspólne rozwiązanie. Weź spokojny wdech i zapytaj siebie, co muszę czuć, aby spokojnie rozmawiać. Spokój. Co muszę myśleć o tej sytuacji, że damy radę porozmawiać. Co muszę myśleć o drugiej osobie, że ma dobre intencje i też chce porozumienia. Weź teraz wdech i spokojny wydech. I wyobraź sobie, że spokojnie rozmawiacie. Ta rozmowa, którą sobie wyobrazisz, może nie odbyć się natychmiast. Być może za chwilę, a być może jutro. Ale to, co przed chwilą zrobiłeś, to ustawiłeś swoją rzeczywistość, swoją wewnętrzną rzeczywistość. Przestawiłeś ją na zupełnie inny tor. Weźmy inny przykład. Właśnie wracasz z pracy i twoja wypłata jest marna, nie masz siły i czujesz się jak ofiara. Stop! Zatrzymaj się, powiedz sobie: widzę siebie i widzę rzeczywistość. Widzę siebie. Co widzisz w sobie? Przygnębienie, lęk, poczucie winy, wstyd. Przekonanie, że jesteś niewystarczająco dobry, że na nic lepszego cię w życiu nie stać. Zauważ swoje własne zmagania i presje. Jaką widzisz rzeczywistość na zewnątrz? Widzisz to, co masz w swoim portfelu. Marną wypłatę. A zatem jak to zmienić? Zapytaj siebie, co musisz myśleć o sobie, aby sytuacja w twoim portfelu się zmieniła. Być może musisz odkryć swoje talenty i zasoby, które masz z pewnością. Być może musisz zacząć je pielęgnować. Być może musisz myśleć, że umiesz, potrafisz, dasz radę. Być może musisz myśleć, że świat czeka na taką osobę jak ty, bo jesteś wartościowy. Co musisz czuć? Zamiast tego przygnębienia, poczucia winy, lęku i wstydu, musisz poczuć radość, wdzięczność, zaufanie i spokój. I to w sobie pielęgnuj za każdym razem, kiedy zaobserwujesz, że wpadasz w kiepskie myślenie. Musisz je zmienić, bo tylko wtedy zmieni się twoja rzeczywistość. Każda myśl i emocja to emisja do lustra, bo świat to lustro. Świat zewnętrzny to jest lustro twojego świata wewnętrznego. Musisz zrozumieć, że twój ekran wewnętrzny to program. To oprogramowanie, które zostało ci wgrane przez rodziców, kulturę, religię, społeczeństwo. To nie jest twoja wina, że masz taki program. Ale według tego programu działasz i masz takie życie, jakie masz. Więc to nie jest twoja wina, że masz taki program, ale to jest twoja odpowiedzialność, aby go zmienić, jeśli nie podoba ci się twoje obecne życie. Błąd, jaki najczęściej popełniamy, to slajdujemy i uprawiamy transurfing, mając w swojej bazie, czyli w swoim wnętrzu, niesprzyjające nam oprogramowanie. I tak, dla nowej torebki, butów i samochodu transurfing przy takim oprogramowaniu zadziała. Oczywiście, że tak, ale życia ci to nie zmieni. Jeśli chcesz przejść na nową linię życia, najpierw musisz posprzątać i wynieść śmieci ze swojego wnętrza. Zmienić program, zmienić przekonania, nastawienie, intencje, emocje. Bo ty już wiesz, że świat to lustro i odbija ci twoje wnętrze. I teraz transurfing zadziała genialnie, również w tym przypadku, bo pomoże ci urzeczywistnić nowy wariant rzeczywistości. Jeśli zaczniesz od zmiany swojego ekranu wewnętrznego, widzę siebie i widzę rzeczywistość, to pierwsze i najważniejsze narzędzie. Stań się obserwatorem siebie i swojej rzeczywistości. Budź się, wyskakuj z ekranu wewnętrznego. Masz jakieś przekonania, ale nimi nie jesteś. Masz jakąś w sobie emocję, ale nią nie jesteś. Masz słaby program wewnętrzny, ale nie jesteś tym programem. Wyskakuj z ekranu zewnętrznego. Spotyka cię jakaś sytuacja, ale nie musi cię emocjonalnie dotykać. Nie bądź aktorem w życiu, które ci się nie podoba. Bądź widzem, obserwatorem. Obserwuj, w jaki sposób stworzyłeś daną sytuację i dzięki temu poznasz przyczynę. A jeśli poznasz przyczynę, to będziesz mógł ją zmienić. Bo jeśli zmienisz przyczynę, to zmieni się jej skutek, zmienią się efekty. Załóż sobie zeszyt i kiedy spotyka cię jakaś sytuacja, albo wpadasz w bycie ofiarą, to zatrzymaj się. Widzę siebie i widzę rzeczywistość. Co widzisz? Możesz zacząć od tej sytuacji albo od siebie. Jedno z drugim jest połączone, więc nie ma znaczenia, z którego końca zaczniesz. Wypisz zaobserwowane przekonania, zaobserwowane emocje, zaobserwowane intencje. Bądź maksymalnie szczery. Jak te myśli, emocje, intencje, oczekiwania, marzenia, napięcia niespełnione pragnienia odbijają się w twojej rzeczywistości. Wypisz. A z drugiej strony opisz wizję swojego wymarzonego życia. Jak chciałbyś, aby było? Jaki wariant rzeczywistości chciałbyś wykreować? I teraz masz kolejne pytania. Co muszę myśleć? Co muszę czuć? Jakie powinienem mieć nastawienie? Z jakiej intencji wychodzić? Jak się zachowywać? Jak odpowiadać na różne zdarzenia, a czego nie robić? I nie ma innego wyjścia, tylko ćwiczyć, powtarzać. Każdego dnia obserwować się, zatrzymywać i zmieniać. Codziennie, w każdej chwili, gdy tylko zaobserwujesz, że nie jest tak, jakbyś chciał. Źródłem jesteś ty. Twoja rzeczywistość zewnętrzna to tylko skutek tego, co jest w tobie. Widzę siebie, widzę rzeczywistość. Niezwykle pomocne narzędzie, które jest pierwszym i podstawowym do zmiany linii swojego życia i urzeczywistnienia nowego wariantu rzeczywistości. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego mojego podcastu. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, udostępnienia i subskrypcje. Zapraszam na webinary, kursy, spotkania indywidualne. Jeżeli transurfing to jest ta metoda, której ufasz i którą chcesz stosować w swoim życiu. Więcej informacji o transurfingu znajdziesz na www.akademia-transerfingu.pl.